W tym klipie omówimy mechanizm zaznaczenia, najczęściej chyba wybierany zarówno przez początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników Photoshopa. Jest to zaznaczanie z użyciem tak zwanej szybkiej maski. Za chwileczkę się przekonamy, dlaczego ten sposób zaznaczania jest wygodny i bardzo praktyczny, niezależnie od tego, jaki przebieg ma krawędź obiektu, który próbujemy wyselekcjonować z tła, z obszaru oryginalnego. Zaczynamy od narysowania zaznaczenia wstępnego. A zatem, gdybym chciał zaznaczyć czy to niebo, czy obszar tych formacji skalnych, muszę jeden lub drugi obszar obrysować jakimkolwiek narzędziem zaznaczenia. Na przykład użyję narzędzia lasso wielokątne i załóżmy, że tym razem chcę zaznaczyć tą dolną część zdjęcia, czyli formacje skalne. Zatem rysuję takie krótkie odcinki z pewnym zapasem. Wcale nie zamierzam tworzyć zaznaczenia precyzyjnego, bo to narzędzie do tego nie służy. Mogę wyjść poza obrazek, nic złego się nie stanie. Ważne, żeby objąć cały obszar tych formacji skalnych ramką zaznaczenia. Zbliżam się do punktu początkowego, widzę kółeczko, mogę kliknąć, następuje zamknięcie tego obszaru zaznaczenia. Co teraz należy zrobić, żeby ulepszyć tą krawędź zaznaczenia, czyli żeby prowadzić ją w miarę dokładnie wzdłuż krawędzi tego obiektu. Możemy uruchomić tryb szybkiej maski. To jest ta ikona w dolnej części paska narzędziowego, która wygląda jak ikona tworzenia maski warstwy, o której zresztą mówiliśmy w jednym z poprzednich klipów. A zatem klikamy tę ikonę. Następuje pewna zmiana wyglądu obrazu. W górnej części, tej niezaznaczonej, pojawiła się ta właśnie szybka maska. To jest taka półprzezroczysta powłoka w kolorze czerwonym czy rubinowym, jak to woli. To jest szybka maska, która wyznacza obszar niezaznaczony. Obszar zaznaczony jest pokazywany normalnie, tak o tym powiedzmy. Czyli widzimy normalną, pełnokolorową wersję tej części obrazu. To jest obszar zaznaczony, to jest obszar niezaznaczony, czyli zamaskowany przez tę szybką maskę. Teraz najfajniejsze w tym systemie jest to, że tę szybką maskę edytuje się tak samo jak maskę warstwy, czyli za pomocą narzędzia pędzel, malując w kolorze czarnym lub białym. Przełączam się więc na narzędzie pędzel, sprawdzę ustawienia, mam średnica to jest obojętna, twardość wynosi w tej chwili 0%, tryb zwykły, krycie 100%. Mam również ustawiony jako kolor narzędzia kolor czarny. Jeżeli będę malował teraz po obrazie w kolorze czarnym, proszę zauważyć, że nakładam czy też rozciągam tę rubinową maskę na kolejne części obrazu, czyli powiększam obszar pokryty szybką maską, a zarazem też powiększam obszar niezaznaczony. Jeżeli teraz kliknę tę samą ikonę, którą uruchomiłem, tryb szybkiej maski, to kształt i przebieg tej szybkiej maski zostanie zmieniony na zaznaczenie. Proszę bardzo, taki jest efekt. Krawędź zaznaczenia przesunęła nam się w dół zgodnie z tym, co było namalowane na tej szybkiej masce. Jeszcze raz, tryb szybkiej maski, tryb zaznaczenia. Ta maska właśnie dlatego jest nazywana szybko, że szybko możemy się do tego trybu przełączać, po czym wrócić do trybu rysowania zaznaczeń, jak również szybko możemy edytować krawędzie zaznaczenia, po prostu malując pędzlem w kolorze czarnym lub białym. Poprzednio malowaliśmy kolorem czarnym, więc teraz użyjemy koloru białego. Naciskam klawisz X, aby zmienić kolor z czarnego na biały. I teraz, jeżeli zacznę malować w obszarach, w których są te formacje skalne, to zacznę z nich zdejmować tą szybką maskę. Tym samym dodaję je do obszaru zaznaczenia. Usunięcie maski oznacza usunięcie maski z danego obszaru oznacza dodanie tego obszaru do obszaru zaznaczenia. Wyłączam szybką maskę, i rzeczywiście obszar zaznaczenia uległ powiększeniu. Ale znowu ktoś mógłby zadać pytanie, jaki to ma sens, skoro wymaga to precyzyjnego prowadzenia pędzla wzdłuż krawędzi obszaru, który próbujemy zaznaczyć. Słuszna uwaga, ale jeżeli poznamy pewien bardzo, bardzo prosty, banalny wręcz patent związany z malowaniem pędzlem, łatwiej będzie nam używać tej szybkiej maski do tworzenia zaznaczeń o nawet bardzo skomplikowanym przebiegu krawędzi. Spróbuję to teraz zademonstrować, ale zanim to zrobię, wytłumaczę,
tę właśnie funkcjonalność pędzla, której chciałbym użyć podczas malowania tej szybkiej maski. W tym celu utworzę nowy pusty plik. No i zobaczmy. Mam wybrane narzędzie pędzel. Pędzlem możemy malować swobodnie, czyli klikając i przeciągając myszą rysujemy dowolne kształty. Jeżeli spróbuję w ten sposób namalować linię prostą, no to jeżeli mam odpowiednio precyzyjną rękę, jestem w stanie w miarę proste linie narysować. Ale tak czy inaczej widać, że troszeczkę się dłoń chwieje i nigdy takiej pełnej precyzji nie osiągniemy, nawet jeżeli no, malujemy bardzo, bardzo powoli. Photoshop pomaga nam w rysowaniu prostych odcinków. Wystarczy użyć w tym celu klawisza Shift. Wygląda to w ten sposób. Jeżeli chcę narysować taki odcinek i ma on być prosty, poziomy, idealnie poziomy, to wykonuję jedno kliknięcie w punkcie początkowym takiego odcinka, czyli robię coś takiego, po czym wpuszczam przycisk myszki i przesuwam kursor na ten wyimaginowany koniec tego odcinka i tu wykonuję drugie kliknięcie, ale tym razem z przytrzymaniem klawisza Shift i daje to taki efekt. Photoshop łączy te dwa punkty linią prostą. A zatem, gdybym chciał narysować taki kształt, ale w taki sposób, żeby te odcinki pośrednie były możliwie najbardziej proste, to powinienem wykonać taki zestaw czynności. Pierwsze kliknięcie na początku tego odcinka, następnie nie trzymając wciśniętego przycisku, przesuwam mysz w prawo i kolejne kliknięcie z shiftem. Następnie puszczam przycisk myszki, puszczam klawisz shift, przesuwam się na kolejny punkt, na koniec kolejnego odcinka i tutaj znowu klikam z shiftem. Czyli wszystkie następne kliknięcia już z shiftem. Następne, następne, następne. W ten sposób rysuję kształt dużo bardziej precyzyjny. Oczywiście on jest kanciasty, no bo składa się z prostych odcinków, ale podobnie jak to ma miejsce w przypadku lasca wielokątnego, bardzo często ta linia po prostu wygląda lepiej niż taka linia narysowana odręcznie, gdzie próbujemy no, usilnie rysować proste odcinki, ale nie za bardzo nam to wychodzi, bo dłoń się chwieje. Warto wykorzystać tę właśnie funkcję pędzla, czyli malowanie z przytrzymaniem klawisza Shift podczas budowania tej szybkiej maski. A zatem kliknięcie, przesunięcie myszy, Shift kliknięcie, przesunięcie myszy, Shift kliknięcie, przesunięcie myszy, Shift kliknięcie. W ten sposób możemy budować dużo bardziej precyzyjne kształty. Jeżeli te odcinki będą krótkie, to jesteśmy w stanie nawet uzyskać wrażenie takich płynnych, zakrzywionych kształtów, ale to i tak wygląda lepiej niż gdybyśmy próbowali rysować to wszystko odręcznie, bo dłoń się chwieje. To wygląda lepiej szczególnie wtedy, kiedy malujemy tę szybką maskę. No to teraz wróćmy do naszego zaznaczenia i zobaczmy, jak wykorzystać tę funkcjonalność podczas korygowania kształtu zaznaczenia za pomocą systemu szybkiej maski. Mamy zaznaczenie wstępne. Uruchamiam tryb szybkiej maski, narzędzie pędzel. I teraz powiększę sobie widok. Przesuwam się mniej więcej na początek obszaru, do miejsca, w którym chcę zacząć. I teraz mała uwaga dotycząca ustawień końcówki pędzla. Otóż twardość pędzla ma znaczenie dla wyglądu krawędzi zaznaczenia, krawędzi maski, która przełoży się na krawędź zaznaczenia. Jeżeli używam końcówki miękkiej, tak jak w tej chwili, no to krawędzie tej maski są rozmyte. A zatem ta część zaznaczana obrazu nie będzie wycięta na ostro, tylko ta krawędź będzie tak częściowo zanikać na pewnym obszarze, na pewnej szerokości do obszaru tła. Zobaczmy w praktyce, jak to wygląda. Powiedzmy, że mówiąc w cudzysłowie, wygumuję część tej maski. W tej chwili maluję pędzlem w kolorze białym. To oznacza ściąganie maski, usuwanie maski, czyli powiększanie obszaru zaznaczonego. No i rzeczywiście zobaczmy, jak wygląda ta krawędź. Ona jest rozmyta, dlatego że używam końcówki miękkiej. Jeżeli użyję końcówki twardej, na przykład ustawiając twardość na 100%, no to zupełnie inaczej ta krawędź wygląda. Jeżeli chcemy wycinać, czy też tworzyć zaznaczenie właściwie, tak należałoby powiedzieć, o ostrej krawędzi, no to końcówka pędzla musi być twarda. A zatem musimy obrysować maskę dokładnie wzdłuż krawędzi tego obszaru. Wybiorę sobie stosunkowo niewielką końcówkę
I wybiorę również kolor czarny, ponieważ chcę tą maskę tutaj jakby dociągnąć do krawędzi przejścia między tymi dwoma obszarami, pomiędzy obszarem nieba a obszarem tych formacji skalnych. Klikam mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest ta granica. Następnie przesuwam się kawałek w prawo i wykonuję kolejne kliknięcie z klawiszem Shift. I w ten sposób podążam wzdłuż tej krawędzi, rysując zaznaczenie. Może się to w tej chwili wydawać czynnością bardzo, bardzo żmudną i powolną. Jeżeli ten obszar jest stosunkowo długi, no to ta czynność może zająć kilka do kilkunastu minut. Ale tak czy inaczej, jest to całkiem fajne, precyzyjne zaznaczenie. Tym bardziej, że nie zawsze mamy taką potrzebę, żeby zbudować zaznaczenie super, super dokładnie wzdłuż krawędzi obiektu. Z reguły możemy sobie pozwolić na pewną nonszalancję, na pewną nieścisłość, bo zaznaczamy z reguły jakiś fragment po to, żeby wyciąć ten fragment z tego obrazka i wkleić go do innego obrazu. A wiadomo, że można jeszcze wiele innych zabiegów stylizacyjnych czy korekcyjnych wykonać, które no, ukryją ślady pierwotnej obecności tego fragmentu w jakimś innym obrazie. Także wcale nie musimy dążyć do tego, żeby to zaznaczenie tak super idealnie opasywało krawędź zaznaczonego obszaru, ponieważ jeszcze potem na kolejnych etapach edycyjnych możemy sporo zrobić. Dobrze, możemy tak kontynuować rysowanie tej krawędzi, aż dojdziemy do końca. Może ja przerwę w tym momencie i pokażę, co należałoby zrobić dalej. Po obrysowaniu krawędzi, używając nieco większej końcówki, możemy te obszary tutaj ładnie zakolorować, starając się oczywiście nie przekroczyć wyrysowanej krawędzi, tak aby uzyskać no, całkowite pokrycie tego obszaru, którego zaznaczać nie chcemy, kolorem tej maski. Jeżeli później wyjdziemy z tego trybu szybkiej maski, czyli przełączymy się z powrotem na podgląd zaznaczenia, no to ta krawędź rzeczywiście będzie miała dość ścisły przebieg wzdłuż no, krawędzi stanowiącej granicę między tymi dwoma kolorami. Więc jest to metoda absolutnie odręczna rysowania zaznaczeń, ale ona jest wbrew pozorom szybka, ponieważ bardzo łatwo jest nabrać wprawy w tym malowaniu z użyciem klawisza Shift. I to pozwala nam tworzyć krawędź zaznaczenia zbudowaną z bardzo krótkich, prostych odcinków, ale one razem składają się na ładnie narysowaną, ładnie poprowadzoną krawędź zaznaczenia, ściśle przylegającą do obszaru, który chcemy wyselekcjonować. Poza tym, gdy pracujemy w trybie szybkiej maski, jeżeli coś nam się nie uda, wyjdziemy no, poza granicę, której nie powinniśmy przekraczać, wystarczy za pomocą klawisza X zmienić kolor z czarnego na biały i wykonać to samo malowanie, tylko że od drugiej strony, od strony obszaru zaznaczonego, ściągając z niego maskę. A zatem czarnym kolorem malujemy od strony obszaru maskowanego, czyli tego, który jest niezaznaczony, natomiast białym kolorem malujemy od strony obszaru zaznaczonego, czyli tego, na którym maski nie powinno być. Następnie klikamy przycisk szybkiej maski, po to, aby przekształcić tą szybką maskę w zaznaczenie. Dobrze jest również poznać i zapamiętać skrót klawiszowy uruchamiający bądź wyłączający ten tryb szybkiej maski. To jest klawisz Q, zgodnie z podpowiedzią, jaką w tej chwili widzimy na dymku podpowiedzi. Klawisz Q. Naciśnięcie jeden raz uruchamia szybką maskę, naciśnięcie drugi raz wyłącza tą szybką maskę, czyli uzyskujemy powrót do trybu zaznaczenia. Bardzo prosty, bardzo szybki, bardzo wygodny system, który nadaje się do zaznaczania zarówno obiektów o prostym układzie krawędzi, jak i obiektów o nieco bardziej skomplikowanych krawędziach. Jeżeli nie chcemy się bawić w jakieś zaawansowane formy zaznaczania, wymagające naprawdę głębokiej wiedzy na temat różnych narzędzi Photoshopa i funkcji, możemy spokojnie użyć tego narzędzia. Zazwyczaj praca kończy się całkiem niezłym rezultatem. Jeżeli dodamy do tego jeszcze inne poprawki, o których za chwilę w kolejnych klipach, no to możemy uzyskać naprawdę fajny rezultat końcowy, rezultat o jakości produkcyjnej, a do tego przecież zmierzamy. Chciałbym podkreślić, że tak naprawdę nie liczy się sposób, w jaki tworzymy dane zaznaczenie, ale zawsze liczy się efekt końcowy. Także wybieraj tę metodę i te narzędzia, które są dla Ciebie najlepsze, najwygodniejsze, najłatwiejsze w użyciu i które pochłaniają najmniej czasu, bo może się okazać, że teoretycznie jakiś bardziej złożony mechanizm zaznaczania
jest szybszy, ale tylko w teorii, bo dopracowanie zaznaczenia uzyskanego tym mechanizmem może zająć tyle czasu, ile narysowanie tego zaznaczenia odręcznie, a to drugie jest prostsze.